Hej wam, tu ja, Julia. Dzisiaj wam pokażę poradnik dotyczący Alicji 2.0 aktualizacji. Oczywiście to jest w ramach testów, jeszcze nie ma pełnego update'a. Dobra. Na początek zajmę się opcjami z końmi. No to wsiadanie z konia za pomocą psy. I wsiadanie tak z powrotem. Można konia prowadzić za wodze. Fajnie to wygląda. No chodź tu. Można też już bez konia za pomocą V siadać i leżeć. Lol. Co to było? Zmniejszy, jak widać, nam stanowczo farmę. Ale i dobrze, bo jest przytulniejsza chociaż trochę. Tutaj. Oczywiście teraz ja tutaj już nic nie mam. Ale, o, mam, płotki. Można samemu właśnie stawiać to. Bierzesz w ręce. Lol. No i postawić. Przepraszam, ja nie mogę. Dobra, to tak mniej więcej wygląda. Muszę zostawić, zbuduję jednak zagrodę. Dodali nam też nowe rasy zwierząt. Koni. Z rodziny koniowatych. Osiołki. Jej, one są słodkie, ale takie śmieszne po prostu. No, załóżcie, ja to sobie konie sportowe, nie? A tutaj ty jesteś jedyna na takim ośle i wygrywasz ten wyścig. Inni to muszą być zbłaźnieni po prostu, że przegrywa z takim osłem, z takim kikutem normalnie. Ale nie będę obrażała osiołów. Osiołków, ale ja mówię na to osioły. Dobra. Takie dziwne trochę mają grzywy i ogony, ale to już szczegół. Z niego można właśnie wyhodować muły. Muły to takie są ciut większe od tych osób, są bardziej chudsze. Wyższe. No i takie fajniejsze. No koniowate bardziej. Dodali też przez dużo graczy Alicji uwielbianych Shire. Koni Shire. O, właśnie tutaj mój White Shiro, oczywiście, którego wywalam. O. Te białe konie można nabyć właśnie w sklepie, o którym opowiem. Dobra. Jest to największa rasa koni, które mają takie fajne szczotki na kopytach, jak to powiem, ale to ogólnie. Uwielbiania przy... Uwielbiania przez wszystkich graczy ta rasa. No, fajnie się prezentuje podczas wyścigu. Naprawdę, muszę wyhodować sobie konia właśnie takiego, tylko siwego lub czarnego. Właśnie ona jest w ciąży teraz takim siwym. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś taki ładny. Dobra, i akurat jest w ciąży. Zmienię tylko konia, poczekacie. Dobra, zaprezentuję wam teraz miasto. O, rozbudowane, fajne, dobra. Widzimy się... No wow, bardzo rozbudowane miasto. Chociaż na filmikach z update'ów początkowo były o wiele większe. Na początek zajmę się taką rzeczą, jak... Pamiętacie? W 1.0 było takie class up się dostawało za wyścigi. I to się dla konia dawało. A tutaj są za każdy wyścig, niezależnie jakie miejsce, karty się dostaje. U tej właśnie baby, czerwonowłosej, widzicie, tutaj ludzie się zbiegają. Można trenować konia. Tutaj zaprezentuję babę. Tylko, że ja wytrenuję... O, mojego najlepszego konia. Tutaj macie karty. Do różnych umiejętności. Plus 12 do... Chyba szybkości, nie jestem pewna. Do siły, sprawności, nie wiem. I odejmie tutaj od czegoś. No, tutaj mam te umiejętności. No to ja wezmę sobie tam, gdzie mam najmniej. Czyli w pierwszym. To dam... A ile mi to zabierze? 3. Nie. Wiecie, to ja dam D. Dobra. No i zobaczymy. Może też być fail w tym, ale to tam nie szkodzi. No, udało się. No, i tutaj widać, że dostałam 2 do tego czegoś. I 1 odjęło mi od tego czegoś. No i tutaj różne umiejętności można szkolić. Przejdziemy teraz do sklepów. Najpierw z ciuchami może. Dobra.
Przypominam, że to jest wersja testowa, więc nie ma za wiele, ale dojdzie po 1 listopada. No. Tutaj nie będę pokazała. To dla baby, to dla chłopa. To jakieś czapeczki, nie czapeczki, ale to z wersji 2.0 na prawie wszystko. Tutaj jakieś bluzki czy coś. Dobra. Jak ubrałam? Tutaj jakieś gogle. Szkoda, że nie ma fryzur jeszcze, ale dojdą. No ja mam nadzieję. Teraz wam pokażę sklep z konimi takimi osłami lub coś takiego, dobra. I siodłami, no jo. Dobra, i zbroją. Zbroja tutaj w tej wersji chyba nie znika, bo nie ma nigdzie na przedłużenie. Siodła takie. Dobra, spoko. Nie, no dobra, okej. Okay. Mogą być drewniane siodła. Nie, nic mi do tego. Można kupić białe konie. Ale ja nie polecam, bo ich nie można trenować. Po co takie konie? Osiołki. I shire. Ale lepiej mówię, żeby wybrydować sobie, bo są same nowe dodatki zbroi. O matko, śmieszne, naprawdę. Ja mam zamiar sobie takie coś kupić, patrzcie. To. 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 I to, tak? Tak. No. O, fajna zbroja, ale ile mnie to będzie kosztowało? Już wam mówię. Nie wiem, gdzie to będzie. Ale ponad 50 tysięcy na pewno. A dokładnie to 70. A dokładnie to będzie mnie kosztowało. Nawet nie mam... Dobra, nie wiem, nieważne. Zapomniałam wam o jednej też do kart tych ważnej rzeczy. Tutaj jeszcze jeden sklep, ale zaraz pójdę do niego. U tego faceta obok tej czerwonowłosej baby, właśnie ją tak nazwiemy. Czarny koń, to nie fair. Dobra, można ulepszać karty. Na przykład najgorsze we wnętrze. Dobra, taką jedną. I weźmiemy też tą jedną. I wyjdzie nam jedna karta. Jaka? To zaraz się dowiem. C. O, dobra. Opłaca się to, lol. Nie, dobra, nie wiedziałam, ale okej. No i można tak właśnie ulepszyć. Dobra. Muszę tą babę dodać, co ma tego czarnego konia, bo ja muszę mieć czarnego konia. Jaki manik? Dobra. Przejdziemy do ostatniego sklepu tutaj. Ale ma ładnego konia. Tego Egipcjana, Araba, czy tam... Nie wiem. Muzułmana. To nie mam... Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy. Nie wiem, ale kupiłam to. Nie wiem, ale dobra, tam kit. Tutaj mamy, co mi bardzo zaskoczyło, dwa rodzaje karmy. Tylko. Ale mam nadzieję, że to wersja testowa i dojdzie. Dobra, trzymajmy się tego. Oczywiście to mi się bardziej opłaca, ale droga jest, bo daje plus 300. Tutaj zamiast takich odrębnych leków mamy takie jedno za 500. Do zabawy mamy na patyku marchewkę. Dobra, tylko. Tutaj mamy pielęgnacyjne rzeczy, te, które były. I tutaj właśnie można u tego Egipcjanina, tak go nazwę, kupić no do farmy. No, do ustrajania dekoracje, no. Musimy na 1 listopada kupić to. Nie widać, ale to taki krzyż, nie? Tak się umówiliśmy z dziewczynami tutaj. Oczywiście Polkami. Dobra, mało rzeczy naprawdę, bo to jest wersja testowa, więc... Dobra. Tutaj się oczywiście przy tym ognisku wszyscy zbieramy. To tak fajnie wygląda, wszyscy siadają, sobie mówimy, albo tam zależy z kim. Takie miejsce spotkań po prostu. A więc tak, jeszcze opowiem wam chyba o jednej rzeczy, ostatniej w tym poradniku. O rangi. Są platyny, ale w... Bo są podzielone na dwa. Bitwa odrębna, że od brązu do platyny
I odrębnie jest też wyścig, nie? Że od brązu do, nie do platyny, tylko jeszcze wyżej do, nazwijmy